Jeszcze tam co prawda brakuje tutaj, widzę, dwóch panelistów, ale to chyba powoli będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że pojawią się w trakcie. Proszę Państwa, elektromobilność rozgościła się na dobre w dyskusjach o energetyce, zwłaszcza polskiej. No i trudno się dziwić, gdyż branża ta przenika w zasadzie wszystkie sektory uznane za taki kanon energetyczny. Dlatego cieszę się, że mam tutaj ze sobą tak wielu fachowców reprezentujących tak różne spojrzenia na tą branżę, na ten sektor. A dyskusję chciałbym otworzyć pytaniem do pana prezesa Czyżewskiego, które dotyczyć będzie takiego w zasadzie, można powiedzieć, krwiobiegu tej elektromobilności, czyli infrastruktury ładowania. No, panie prezesie, bez ładowarek elektroauto nie pojedzie. Dlatego chciałbym zapytać, jak obecnie wygląda stan zaawansowania infrastruktury polskiej, infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Jak to wygląda na tle innych krajów zachodniej Europy? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zabrania głosu w trakcie tej konferencji. Ja bym chciał obalić pewien mit, że auto elektryczne nie pojedzie bez ładowarki. Ten mit często spotykamy w rozmowach z ludźmi, którzy są zainteresowani zakupem samochodu elektrycznego. Prawda jest taka, że według danych z rynków, gdzie te samochody już jeżdżą od jakiegoś czasu, wynika, iż w 70-80% samochód ładowany jest w domu, w garażu, w czasie postoju nocnego, ze zwykłego gniazdka. I do tego nie potrzebna jest żadna ładowarka. Tak więc rozwój elektromobilności, moim zdaniem, to przede wszystkim możliwość stworzenia warunków do tego, aby posiadacze takich samochodów mogli się ładować przede wszystkim w nocy. Kiedy po pierwsze energia elektryczna jest najtańsza, po drugie kiedy mamy duże nadwyżki mocy produkcyjnej w naszym systemie, w związku z tym wpływ rozwoju elektromobilności wręcz będzie korzystny dla funkcjonowania całego systemu. Natomiast no do tego, jak powiedziałem, trzeba stworzyć pewne warunki. I podstawowa kwestia to jest taka, że no ten, kto ma dom jednorodzinny, no to problemu praktycznie nie ma. Wystarczy wjechać do garażu, podłączyć się do gniazdka, które tam jest. I w ciągu całej nocy można naładować baterię w samochodzie na to, aby przejechać następnego dnia 100-150 km, co w zupełności wystarczy w 90-95% przypadków poruszania się kolejnego dnia. Natomiast problemem jest oczywiście, szczególnie w Polsce, miejsca parkowania samochodów na ulicach, na osiedlach mieszkaniowych, w apartamentowcach, gdzie nie ma dedykowanej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. I moim zdaniem jest to coś, o czym chyba za mało się mówi w Polsce. Rozwój elektromobilności to oczywiście rozwój infrastruktury do ładowania, o tym zaraz chwileczkę powiem, ale właśnie tworzenie możliwości do tego, żeby auta elektryczne były ładowane w miejscu postoju nocnego, na parkingach, w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych. Czyli stworzenie de facto dosyć prostych rozwiązań, ale pozwalających na to, że można się było podłączyć do sieci elektroenergetycznej, żeby był tam odpowiedni licznik, który pozwoli na dokonanie rozliczenia energii, która jest pobrana przez pojazd w ciągu tego postoju nocnego. Tak więc powtarzam, jest mitem to, że są niezbędne ładowarki, żeby samochody elektryczne mogły jeździć. Po pierwsze, potrzebne są możliwości do ładowania takich pojazdów w nocy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że biorąc pod uwagę no, ograniczony zasięg cały czas pojazdów elektrycznych, niezbędna jest infrastruktura publiczna, szczególnie infrastruktura szybkiego ładowania, która umożliwiałaby to, żeby w ciągu jazdy po mieście albo jazdy pomiędzy miastami móc się doładować w ciągu dnia i zrobić to w miarę szybko. Nie mówimy wtedy o godzinach, mówimy raczej o minutach. I do tego potrzebne są tak zwane szybkie ładowarki, które akurat nasza firma buduje, stawia w tej chwili w Polsce, które umożliwiają doładowanie pojazdu elektrycznego w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut na przejechanie kolejnych 100, 200, 300 kilometrów. I tutaj rzeczywiście jesteśmy na początku dopiero drogi, dopiero ta infrastruktura w Polsce powstaje. Nasza firma do tej pory zbudowała 50 stacji ładowania, szybkiego ładowania samochodów elektrycznych ładujących prądem stałym o mocy 50 kW z możliwością zwiększenia tej mocy w przyszłości do 100-150 kW.
I taka infrastruktura jest niezbędna po to, żeby przełamać pewną barierę, która wydaje się oczywista, obawy, że jadąc samochodem elektrycznym nagle nam zabraknie energii, trzeba będzie w ciągu dnia odstawić go na wiele godzin i ładować się ze zwykłego gniazdka przez kilkanaście godzin. W związku z tym niezbędne są różnego typu działania, żeby tego typu infrastruktura również powstawała w Polsce. Dobrze, panie prezesie, pan wspomniał o ładowaniu nocnym. Chciałbym jednak zapytać, dajmy na to, iż mam elektroauto i chcę tym elektroautem przejechać sobie z Zakopanego do Gdańska. I czy teraz, na dzień dzisiejszy, jestem w stanie to zrobić? Tak, w tej chwili jest to możliwe. Nasza sieć, jak powiedziałem, liczy w tej chwili 50 punktów. Można przejechać samochodem naładowanym na południu Polski aż do Gdańsk. Ta sieć jest na tyle gęsta, że jest to możliwe. A czy uważa pan, że obywatel państwa zachodniego, patrząc na rozbudowę sieci ładowarek w Polsce, dysponujący elektroautem, nie będzie troszeczkę zaniepokojony ilością dostępnych punktów, biorąc pod uwagę jakby stan w tak rozwiniętych krajach jak Norwegia, jak Francja, jak Niemcy? Tak, zgadzam się. No, nasz poziom rozwoju infrastruktury do ładowania jest daleki od tego, co obserwujemy w innych krajach, w krajach bardziej rozwiniętych, tam gdzie ta elektromobilność wcześniej zaistniała. Tak więc wiele przed nami do zrobienia, aby stworzyć infrastrukturę, która da pewien poziom komfortu dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Dziękuję. W dyskusjach o elektromobilności, często w branżowych takich dyskusjach, przytaczane są słowa pana prezesa Ryszarda Ochuckiego z filmu Miś. Po co w zasadzie jest ten Miś? I jednym z takich odpowiedzi suflowanych właśnie w ramach tych rozmów jest akcent kładziony na zanieczyszczenia powietrza i na fakt, iż elektromobilność może pomóc w walce ze smogiem. I tutaj moje pytanie do dyrektor Anny Jakubowskiej. Czy faktycznie elektromobilność może nam pomóc w walce ze smogiem? Dzień dobry, witam Państwa. Zgodnie tutaj z sugestią pana prezesa potwierdzam. Dziękujemy za wytrwałość i pozostanie podczas panelu. Czy może pomóc? Tak, zdecydowanie. Oczywiście jest wiele publikacji, wiele badań, które odnoszą się do tego, jak bardzo efektywny jest ekologicznie transport elektryczny. Na pewno ma bardzo duży wpływ na lokalną niską emisję. To oczywiście jeszcze zależy też, w jakich warunkach są stosowane pojazdy elektryczne, bo pamiętajmy, ta ich efektywność jest większa, jeżeli stosujemy w dużych miastach, przy większym natężeniu ruchu, kiedy odpowiednie tempo jazdy jest. To nam zapewnia, że ta efektywność w emisji, w redukcji CO2, ale przede wszystkim tych czynników, które wpływają na smog, czyli i pyły, i wszystkie szkodliwe substancje typu benzapiren, to wszystko największe efekty daje wtedy, kiedy jest duży ruch, kiedy mamy dużo przestojów i zdecydowanie na tą lokalną niską emisję to ma wpływ. Bardzo często pojawiają się zarzuty takie, że jeżeli przy naszym miksie energetycznym to znowu nie jest najbardziej efektywne rozwiązanie ze względu na to, że no jednak u nas ten ślad węglowy jest znaczący w produkcji energii w porównaniu do innych krajów zachodnich. Pojawiają się również zarzuty takie, na przykład, że produkcja baterii litowo-jonowych powoduje ogromne ilości CO2 porównywalne do kilku lat eksploatacji samochodów konwencjonalnych. Natomiast oceniając to rozwiązania i efekt ekologiczny, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby patrzeć na cały cykl użytkowania pojazdów, wszystkich, i to tych elektrycznych i konwencjonalnych, czyli od samego początku do końca, do momentu recyklingu. Czyli takie główne cztery etapy: produkcja energii od źródła do zbiornika, potem przetwarzanie tej energii od zbiornika do koła, potem użytkowanie pojazdu, recykling, produkcja również układu napędowego. I są badania, które były robione przez pewne nawet analizy dostępnych źródeł przez organizacje ekologiczne, na przykład Transport and Environment, gdzie przebadali ten wpływ w całym okresie, w całym cyklu życia pojazdu, i pokazuje to, że
biorąc te wszystkie cztery etapy, użytkowanie elektrycznego autobusu, pojazdu generalnie, powoduje około o połowę niższą emisję CO2 niż w przypadku pojazdu konwencjonalnego. To oczywiście jest uzależnione od miksu energetycznego, to co mówiliśmy, ale nawet w przypadku Polski, to bo były też odniesienia do naszego kraju, gdzie tam, tak jak mówiłam, ten ślad węglowy jest znaczący, to również wykazywało około 25% oszczędności tego CO2. Tak, ale tutaj mowa jest o emisjach, a ja chciałbym też doprecyzować, jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach powietrza, bo ten smog komunikacyjny miejski wynika często z tarcia opon, klocków hamulcowych, z podrywania pyłu leżącego na jezdni. I czy tutaj rozwiązaniem nie byłby raczej car sharing niż elektromobilność? No ale car sharing, a nie elektromobilność, no to jest tak po prostu włączone... o to, że inwestując w elektromobilność, to jednak mamy na celu to, żeby obywatele kupowali sobie te samochody, żeby to były ich samochody. A tutaj czy presja przesunięta na właśnie zmniejszanie ilości pojazdów na ulicach nie jest tym rozwiązaniem, które bardziej by wpłynęło na jakość powietrza? Ja myślę, że te w ogóle działania się nie wykluczają i to trzeba patrzeć łącznie, tak? To jeżeli mówimy o elektromobilności, to nie tylko też pojazdy dla osób prywatnych, ale to w znacznej części aktualnie promowany i mocno finansowany transport publiczny, czyli tutaj już w ogóle mamy takie wykorzystanie przez pojazdów przez wiele osób. Car sharing jest również elementem całego planu elektromobilności, więc ja bym nie traktowała tego osobno, tylko jako takie równoległe, uzupełniające się formy wdrażania tej elektromobilności. Dziękuję. Tutaj pojawiła się pani prezes Sylwia Koch-Kopyszko. Bardzo się cieszę, bo akurat właśnie mam idealne pytanie w nawiązaniu do sytuacji w miastach. Elektroauta są stawiane w opozycji do pojazdów o silnikach spalinowych. I chciałbym zapytać, jak pani sądzi, czy one wyprą te konwencjonalne pojazdy, te diesle, które teraz widujemy na naszych ulicach? Dzień dobry Państwu. My tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, tu nie muszę mówić, wywodzimy się z energii odnawialnej, więc dla nas elektromobilność, czyli nie tylko energia elektryczna, ale również te bardzo ekologiczne formy, jak na przykład używanie biometanu w transporcie, są, no, można powiedzieć, niezaprzeczalnymi filarami nowoczesnej motoryzacji. Natomiast jeżeli mówimy o dieslach, Szanowni Państwo, to każdy z Państwa, kto miał z dieslami do czynienia, oczywiście diesle mają swoje zalety i te zalety oczywiście, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, moim zdaniem będą jeszcze wiele, wiele lat. Jednak to, że samochód rusza z dołu, no jest niezaprzeczalnym jego atutem. Natomiast jeżeli chodzi o samochody osobowe, stało się tak, że te plusy w stosunku do na przykład samochodów benzynowych niestety nawet bym powiedziała, właśnie przez ostatnie lata stały się coraz mniejsze na korzyść właśnie samochodów benzynowych, czyli właśnie samochodów, które są zrywne, mają dobre przyspieszenia i można powiedzieć też zupełnie jest inny komfort jazdy ze względu na pracę silnika. Dlatego też uważamy, że samochody i diesle zostaną wyparte i tak to się generalnie dzieje w całej Europie. Niestety ja na wszystkich konferencjach przestrzegam również Państwa i przestrzegam naszych kochanych rządzących, żeby stworzyć takie przepisy, żeby nasz kraj, który jest zawsze krajem second handu, czyli generalnie to wszystko, co dieslowe z całej zagranicy będzie przyjeżdżało do nas najpierw, tak naprawdę, żeby nas ten transport dieslowski właśnie samochodów osobowych, tanich, bo tam będą wypierane przez właśnie nowoczesne samochody niskoemisyjne, będzie trafiał, proszę Państwa, do nas. Poznałam niedawno inżynierów, którzy już diesla próbują przerobić na samochód elektryczny, co mnie oczywiście bardzo cieszy, że próby takie powstają. Rozumiem, że to wykorzystają w jakiś sposób karoserii i tak dalej, ale mimo wszystko tak naprawdę uważam, że przepisy regulujące powinny być, żebyśmy, tak jak powiedziałam, nie stali się szrotem dla tego typu samochodów. Są, proszę Państwa, byłam w Chinach niedawno, oglądałam samochody ciężarowe, samochody elektryczne. Postęp przez ostatnie kilka lat, bo byłam kilka lat wcześniej, postęp jest, proszę Państwa, gigantyczny. To znaczy samochody zaczęły mieć rzeczywiście możliwość dalekiej komunikacji. Chodziło o to, że przez wiele, wiele lat elektromobilność miała pewną barierę, mianowicie ładunku energii, która rzeczywiście pozwalała się przemieścić z punktu A do punktu B i bardzo, że tak powiem, mały ten zasięg był do tej pory. Rozwój mimo wszystko akumulowania energii i tutaj jak
jakby magazyny, różne konstrukcje w ostatnich czasie też widziałam, powodują, że rzeczywiście ten zasięg samochodów moim zdaniem będzie też kluczowy, żeby w ogóle państwo, konsumenci byli i chcieli rezygnować z samochodów właśnie spalinowych na rzecz samochodów elektrycznych. Uważam również, że stacje ładowania, bo drodzy państwo, jeżeli będziemy stawiać te stacje ładowania, które długo i namiętnie ładują, ja ostatnio często, gęsto poruszam się samochodami elektrycznymi, żeby móc z państwem się komunikować, no muszę, że tak powiem, tych samochodów trochę zobaczyć. No i parę razy byłam w takiej sytuacji, szczególnie tą zimą, proszę państwa, było minus 15, minus 20, a ja sobie podróżowałam samochodami elektrycznymi i proszę państwa, niestety ten, widziałam tylko jak poziom akumulatora samochodu po prostu spada. I zaskoczyło mnie to do tego stopnia, że proszę państwa, niestety, ale stanęłam na centrum handlowym i szukałam u fryzjera po prostu miejsca, gdzie możemy wtyczkę włączyć, no bo po prostu nie byłam w stanie dojechać już do następnego miejsca. To są, proszę państwa, też takie przypadki, jak to dzisiaj trzeba zaplanować drogę, jeżeli chodzi o stację ładowania. I to jest, proszę państwa, jedno z największych wyzwań, które dzisiaj mamy. Ja myślę, że tutaj pan prezes Greenway Polska, no tutaj niezaprzeczalny lider na tą chwilę, wprowadzając jakby pomysł tego, że najpierw musi powstać dobra infrastruktura do ładowania, ale tak jak powiedziałam, takiego ładowania, które przekona konsumenta, że nie jest to bariera do posiadania samochodu, czyli nie będziemy się ładować godzinę, dwie, ale będziemy się ładować, tak jak powiedziałam, kiedyś tutaj w analizach z naszym kolegą Marcinem Korolcem z fundacji przeprowadzaliśmy taką ankietę wśród konsumentów i oni mówili, że do pół godziny jest to takie akceptowalne, czyli tak naprawdę można zrobić co tą przerwę na tą kawę i rzeczywiście to pół godziny się ładować. Więc tak jak wracając do początku meritum, diesle osobowe, absolutnie w to wierzę, że będziemy od tego odchodzić, ale tak jak mówię, przestrzegam przed szrotem z zachodu i oczywiście jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, to tutaj uważam, że jeszcze wiele, wiele lat czeka nas ten niestety transport dieslowski, bo na razie nie ma nic, co może zastąpić go w tak długich dystansach, jakie tam są potrzebne. Cieszę się, że wspomniała pani o Chinach. Tam ten boom na elektromobilność jest wynikiem długoletniego, intensywnego działania państwa. Tam dopłaty sięgają nawet 60% wartości samochodów. Nakładają się na to dopłaty oferowane przez rząd centralny, a także przez miasta, przez poszczególne okręgi. I chciałbym zapytać, czy Polska, która nie może zaoferować w tym momencie takich systemów wsparcia, czy polski rząd czy polskiemu rządowi uda się przekonać Polaków do elektromobilności, czy uda się zmienić nawyki konsumenckie w tym zakresie, żeby też samochody elektryczne cieszyły się rosnącym, coraz większym zainteresowaniem? To znaczy, szanowni państwo, Polska jako każdy inny niezależny kraj tego świata ma swój plan i nie możemy powiedzieć, że nie może, po prostu nie chce. Trzeba, proszę państwa, rozumieć, jesteśmy dzisiaj na konferencji dotyczącej w ogóle elektroenergetyki, przyszłości elektroenergetyki. Jeżeli będziemy cały czas opowiadać sobie, jak to wspaniale jest z tym węglem, jak to wspaniale będziemy budować te atomy i tak dalej, a rzeczywiście nie zastanowimy się nad tym, jak stworzyć bezpieczny miks energetyczny, jak stworzyć bezpieczeństwo również nasze i naszych dzieci, jeżeli chodzi o ograniczanie emisji, to będziemy dalej się tak naprawdę w tym wszystkim utwierdzać, że no po prostu no nie wyszło znowu, no nie wyszło, bo 6 tysięcy nie wystarczyło do samochodu, który jest wart 150 tysięcy albo 200 tysięcy, no nie wyszło nam znowu. No. Proszę państwa, no to są po prostu proste rzeczy, moim zdaniem matematyczno-ekonomiczne. No każdy student pierwszego roku panu powie, że po prostu jeżeli jest motywator, to motywator musi być odczuwalny. Po pierwsze robi się pewną ankietę. No ciągle robią te ankiety i patrzą sobie, czy partia idzie w górę, czy partia idzie w dół. Na to mają pieniądze. A na to, żeby sprawdzić na konsumentach po prostu, czy generalnie czego ludzie oczekują i jakie ludzie mają, co spowodowałoby, jakimi zachętami byliby ludzie zachęceni do tego, żeby inwestować w takie samochody, no to na takie rzeczy się pieniądze nie mogą znaleźć. Muszą się znaleźć. To jest moje zdanie od wielu, wielu miesięcy. Przekonuję do tego pana ministra
kurtykę, bo uważam, że to są też rzeczy, które w ramach Funduszu Elektromobilności powinny się znaleźć. Nie tylko 100 milionów na edukację ekologiczną i tak dalej, jak to wspaniałe i cudowne są te samochody, ale za tym powinny pójść konkretne rzeczy. Nie tylko to, że wjeżdżamy do centrum, tak, i możemy wjeżdżać do centrum na przykład właśnie tylko samochodami niskoemisyjnymi, co będzie potwierdzało jednak to, że odchodzić powinniśmy od tego, bo również no, ilość samochodów jest też porażająca i nie tylko ograniczanie emisji, ale również ten pył spod kół, on po prostu cały czas będzie nam niestety powodował ten dyskomfort życia, ale uważam również, że dopłaty powinny być znaczące, to znaczy w Chinach byliśmy w jednej z prowincji, w których rzeczywiście te dopłaty były rzędu 60%. I było tak, że pierwszego roku ludzie się nie rzucili jeszcze na to. Było tak, że jakby w każdej rodzinie jakaś głowa rodziny jakby posiadała pierwszy samochód i dopiero patrząc po tym, a jak to się użytkuje, a czy rzeczywiście to się nie psuje, bo wiecie Państwo, to jest też pewnego rodzaju nowość. Wsiadłam do Tesli i nie wiedziałam, co dalej, prawda? Musiałam po prostu wziąć tutaj kolegę i powiedzieć, człowieku, bo ja nie wiem w ogóle, jak tu się obsługuje. I to był jeden z moich pierwszych kontaktów z samochodami elektrycznymi. Proszę Państwa, w Chinach będąc, jeździłam 20 samochodami elektrycznymi różnych marek, różnych producentów, małych, większych. Wysyp tych samochodów oznacza też przewagę gospodarczą tego kraju. My mówimy dzisiaj, że chcemy budować polski samochód elektryczny. Ja się cały czas zastanawiam, czy my rzeczywiście wiemy, co my chcemy zrobić. Bo co chcemy zbudować? Jakieś nowe dzieło w stosunku do tych wielkich koncernów, które wydają miliardy złotych na te samochody? No nie. Bardzo dużą przewagę byśmy mieli, kiedy byśmy budowali samochody elektryczne, ale specjalistyczne, do specjalnych celów, na przykład właśnie obsługi gmin, poczt i tak dalej, czyli takie usługowe. Mamy też bardzo ciekawe rozwiązania, tutaj kolega z Trigo, pojazdy oczywiście elektryczne, bardzo to są też również fajne rzeczy, które mogą stać się naszą dumą narodową i takim właśnie gwiazdeczką eksportową, prawda? I to mi się wydaje, że powinniśmy iść w tą stronę, a nie mówić i przekonywać się, bo będziemy tworzyć samochodzik elektryczny. No moim zdaniem będzie to tak, że kolejne 5-7 lat będziemy siedzieć nad projektami, tak jak budowaliśmy elektrownię w Żarnowcu, 20 parę lat w budowie, to będziemy tak samo to robić. A w tym czasie jakiś chłopak młody podejmie takie samo wyzwanie jak ci z syrenką i zbuduje sam samochód elektryczny i będzie generalnie robił to tak, jak koledzy z Trigo zrobili po prostu, bo chcieli, tak? No właśnie, to już chyba następne pytanie i jego adresat jest określony. Tak konkretyzując te plany, panie prezesie, mówię tutaj do pana prezesa Budweila, jakich samochodów elektrycznych pana zdaniem pana firmy oczekują Polacy? Jaki to ma być ten? Bo pańska firma zdaje się tworzy w tym momencie taki polski samochód elektryczny. Dzień dobry. No w zasadzie Sylwia wszystko już powiedziała, także trudno powiedzieć więcej. Dzięki wielkie dla Państwa za cierpliwość. Kiedy widziałem ten straszliwy eksodus po poprzednim panelu, bałem się, że sami paneliści tutaj zostaną jakieś ewentualne niedobitki. Także bardzo dziękuję. Na początek pytanie. Kto z Państwa na sali, ręka do góry, już słyszał o Trigo? Musimy się bardziej starać. No więc tak, po pierwsze Trigo nie jest samochodem. Jak zwykł to nazywać jeden z moich współpracowników, jest wyrobem samochodopodobnym. Kto ma więcej niż 40 lat, wie, co to może znaczyć. Myślę, że nie miałbym odwagi próbować angażować się w budowę czegoś, czym chciałbym, czy siłą rzeczy musiałbym konkurować z międzynarodowymi koncernami, których budżety R&D są o 3 rzędy wielkości większe niż nasz skromny budżecik. Skromny, ale istniejący. To teraz tak, tych z Państwa, którzy nie słyszeli o Trigo, a mają smartfony, chciałbym zaprosić do ich użycia i rzucenia okiem na naszą stronę internetową www.trigo.pl, ewentualnie na Facebooka, po prostu Trigo. A ja w międzyczasie będę mówił. Parę słów na temat naszego produktu, jako że wydaje się, że należy wytłumaczyć. Tak jak wspomniałem, Trigo nie jest samochodem. Trigo jest owocem mojego osobistego przemyślenia sprzed równo 8 lat.
i faktu, że podzieliwszy się tym przemyśleniem z moją rodziną, kazano mi iść i opatentować. I faktycznie poszedłem i opatentowałem. W tym momencie Trigo ma przyznane patenty. To nie są patenty, na które my liczymy, czy może kiedyś dostaniemy. To są przyznane patenty, zaczynając od tego najbardziej hot kraju, czyli w Chinach, w Japonii, w Korei, w Stanach Zjednoczonych i w całej Europie. Trigo istnieje w formie jeżdżących prototypów. I Trigo ma wyjątkowe cechy. Powstało z mojego doświadczenia, osobistego doświadczenia motocyklisty. Motocykl poza byciem przyjemnym i straszliwie niebezpiecznym jest przy okazji niepraktyczny, niewygodny, trudno go wykorzystywać przez cały rok, ale z drugiej strony w ruchu miejskim powoduje ogromne oszczędności czasu. To są oszczędności idące w doby rocznie, czyli naprawdę jest to warte. Natomiast nie bez powodu 90% społeczeństwa nie korzysta z jednośladów. Słusznie, faktycznie jest to bardzo niebezpieczne. Trigo powstało jako pojazd, który ma połączyć zalety samochodu, łącznie z tym, że prowadzi się dokładnie tak jak każdy samochód. Komfort i bezpieczeństwo podobne do samochodu miejskiego. Z zaletami mobilności, zwinności, łatwości parkowania typowymi dla jednośladu. I faktycznie nasz prototyp, który już funkcjonuje, nasz główny prototyp badawczy, dokładnie tymi cechami się charakteryzuje. I teraz tak, staram się odpowiedzieć na pańskie pytania a propos oczekiwań Polaka, jeżeli istnieje ktoś takiego jak przeciętny Polak, a propos samochodu elektrycznego i zastanawiałem się, czy prowokacyjnie nie zacząć od tego, czy to powinna być 5- czy 6-letnio lekko bita Tesla. I szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wydaje mi się, że jesteśmy cały czas krajem na dorobku. Tak jak było powiedziane w czasie poprzedniego panelu, ciągle cieszymy się tym, że wielu z nas ma ten swój pierwszy samochód. Ciągle w naszym kraju samochód jest symbolem statusu. Jest powodem do radości. Nie ma co udawać, że jest inaczej. Nie ma co udawać, że temu nie podlegamy. Sam temu podlegam. Mam benzynę we krwi, kocham samochody. Natomiast z drugiej strony za rogiem czai się rewolucja. I elektromobilność to jest, znaczy napęd elektryczny w samochodach, w szczególności miejskich, to jest jedna z jej trzech nóg tejże rewolucji. Dwie kolejne to są techniki teleinformatyczne, w szczególności wszystko, co ma związek ze smartfonami, łącznością bezprzewodową i siłą obliczeniową zawartą w naszych smartfonach. I trzecia, już widoczna na naszych drogach, to jest car sharing. I teraz tak, nie bez powodu firmy w rodzaju Panek, Traficar, 4Mobility, Skrót w Warszawie i szereg innych, już widocznych w Polsce, rozwijają platformy car sharingowe bez widocznego wsparcia ze strony państwa, ze strony miast, ze strony publicznych pieniędzy, mówiąc to najogólniej. To po prostu jest bardzo przyszłościowa gałąź gospodarki, nie nazywajmy tego tak troszeczkę prostacko biznesem. To jest przyszłościowy produkt, który będzie się rozwijał niezależnie od naszej woli, niezależnie od tego, czy publiczne pieniądze będą go wspierać, czy nie. To jest produkt, który ma potencjalnie ogromny wpływ na komfort życia w miastach. Dlaczego? Dlatego, że BMW X3 traci 7 zł na godzinę na swojej wartości. Sama przyjemność posiadania samochodu fajnego, średniej klasy, to są wydatki, z którymi należy się liczyć. Ten samochód 96% swojego czasu stoi i traci na wartości. I w ten sposób stoją i tracą na wartości wszelkie samochody zaparkowane w centrach miast. 30% ruchu miejskiego, zgodnie z badaniami firmy IBM, to są samochody próbujące znaleźć miejsce do parkowania wśród tych innych samochodów, które stoją i tracą na wartości w tym samym czasie. Przez 4% czasu z nich korzystamy, przez cały czas płacimy za chociażby ich utratę wartości, ale oczywiście paliwo, oczywiście ubezpieczenie, oczywiście serwis i wszystkie inne rzeczy. I z jakichś przyczyn w Berlinie ilość samochodów na 1000 mieszkańców wynosi powyżej 300, a wiecie ile w Warszawie? Ponad 700, 730, ostatnie dane.
I to chyba jest taki wskaźnik trendu, tak? To znaczy, jak wspomniałem, jesteśmy krajem, który jest ciągle na dorobku, ciągle sprawiają nam frajdę nasze samochody, ale jeszcze nie widzimy, ile one nas tak naprawdę kosztują i jak bardzo mało z nich korzystamy. No i teraz moje osobiste doświadczenie z racji wykonywanego zawodu, który jest nieustannym powodem mojego osobistego szczęścia. Raz, że trochę podróżuję, dwa, często przemieszczam się między Warszawą i Krakowem i trzy, staram się, kiedy mogę korzystać z pojazdów carsharingowych z przyczyn takich, no, w moim przypadku bardziej nazwijmy je religijnych. Moje przekonanie jest takie, że to jest dobre rozwiązanie. I w tej branży występuje jeden podstawowy problem, mianowicie te samochody nigdy nie chcą być tam, gdzie powinny. W szczególności przyjeżdża wypełnione po brzegi 600 osób pendolino z Warszawy i najbliższy trafikar znajduje się 500 metrów od dworca. To jest mój rekord. Zwykle jest to w okolicach kilometra, no i z tymi tobołkami, mandżurami trzeba się przemieścić do tego samochodu, wynająć go sobie i na to narzekają i użytkownicy, no i prezes Drogosz również. No bo dla niego to są stracone przychody, gdyby był w stanie zarządzić flotą tak, aby te samochody były dostępne tam, gdzie powinny być, no to stanowczo i jego przychody i efektywność ekonomiczna każdego z tych pojazdów byłaby znacznie lepsza. No i tutaj wkracza na scenę to coś, co się zdarzy znowu niezależnie od naszej woli, z naszym udziałem czy bez niego, czy nam się to podoba, czy nie, mianowicie automatyzacja, autonomiczność pojazdów, która ma taką konsekwencję, że model biznesowy carsharingu będzie można połączyć z modelem biznesowym Ubera, eliminując kierowcę. To znaczy samochód podlegający współdzieleniu, obsługujący nie jednego, jak samochód indywidualny, nie dwóch, trzech, jak samochód w ramach carsharingu, jakim go teraz znamy, ale kilkunastu użytkowników dziennie, będzie mógł przyjechać pod wskazany adres. Czy to będzie nasz adres, czy to będzie stacja wynajmu, odpowiednio oznakowana i zarezerwowana przestrzeń w mieście, czy to będzie okolica warszawskiego Mordoru, wtedy, kiedy biura kończą swoją pracę. No to jest oczywiście kwestia wyboru i kwestia odpowiednich algorytmów. Natomiast zasadniczo konsekwencja może być taka, że z dnia na dzień, i to będzie tak z dnia na dzień, jak z dnia na dzień przestała istnieć Nokia, zastąpiona przez smartfony, że z dnia na dzień przestaniemy odczuwać potrzebę posiadania swojego samochodu, że z dnia na dzień może okazać się, że zostanie zastąpiony współdzielonym pojazdem, który będzie po prostu częścią miejskiego ekosystemu, częścią miejskiego systemu transportowego, czy publicznego, czy prywatnego, jest to w zasadzie rzecz wtórna. A efektem ubocznym będzie to, że będzie czyściej i w sensie smogu, i w sensie zanieczyszczenia hałasem, o czym mało kto mówi, nie wiem dlaczego. I tych wszystkich zanieczyszczeń, o których była mowa w kontekście pyłów, drobin i tak dalej. No i w naszym przypadku jest to o tyle piękna perspektywa, że Trigo jest pięknie dostosowany do przyszłej autonomizacji w oparciu o, zakładam, dostępne handlowo systemy autonomiczne i idealnie nadaje się do carsharingu, a z racji tego, że jest dwuosobowym pojazdem, zajmuje minimalną ilość miejsca, również szybciej niż inne pojazdy będzie w stanie zaistnieć na tym rynku, a nasze międzynarodowe patenty spowodują, że będziemy go produkować w Polsce. Oczywiście sprzedawać w Polsce również, ale nasze główne rynki to Europa Zachodnia i Azja Południowa Wschodnia, Daleki Wschód. Dziękuję. Dzięki. Wspomniał Pan o nadchodzących rewolucjach, które zupełnie zmienią kształt. Tylko jednej. Tak, no ale też jakby rewolucja, która w sumie gdzieś tam w okolicy, czyli ten niechęć już do posiadania własnych rzeczy, tylko takiego współdzielenia, prawda? Bo to też jest istotne z perspektywy przedsiębiorców, że już coraz młodsi ludzie coraz mniej chcą mieć własne rzeczy, chcą mieć usługi. Chcą trafić gdzieś, a nie muszą mieć do tego samochodu. Znaczy, nie będąc bardzo młodym człowiekiem, niestety już, sam zacząłem odczuwać tego rodzaju tendencje, a na poważnie, wydaje mi się, że to jest kwestia takich megatrendów, które w sposób mniej lub bardziej samorzutny, nie wzbudzane przez żadne konkretne czynniki po prostu się pojawiają.
No i manifestują się w takich danych makro, typu właśnie ilość samochodów na 1000 mieszkańców. Myślę, że pasjonaci wśród nas cały czas będą chcieli mieć swój własny motocykl, będą chcieli mieć swój własny zabytkowy albo sportowy samochód. Na podobnej zasadzie jak pasjonaci płyt winylowych mają swoje płyty winylowe. Pasjonaci jazdy konnej jeżdżą konno i tak dalej. Natomiast z czasem istotnie zobojętniemy na samochody, które wbrew wszelkim staraniom producentów stają się coraz bardziej takie same. A te główne różnice, które się pomiędzy nimi pojawiają, to są różnice tak naprawdę oprogramowania, infotainmentu, czy też takie stricte marketingowe wartości, jak marka taka czy inna. Rozumiem. A propos właśnie tych megatrendów i reakcji na nie, chciałbym zapytać, jak spółki energetyczne, a to już pytanie do pana prezesa Zasiny, jak spółki, duże spółki energetyczne reagują właśnie na zmiany w sektorze elektromobilności? Jak zamierzają włączyć się w ten właśnie megatrend? Witam państwa. Jeżeli chodzi o spółki energetyczne, jak wiemy wszyscy, cały czas ta dyskusja, czy pierwsze ładowarki, samochody, i zawsze się o tym mówiło, ale w tle były i są sieci elektroenergetyczne, a tutaj wszyscy się wypowiadają, że sieci są niedostosowane i tu będzie duży problem. Ja ostatnio na konferencjach mówię, że po pierwsze, jeśli chodzi o budowę punktu ładowania i zasilania, dla nas jest to typowy punkt odbiorczy i właściwie zalety, ale i problemy z tym związane są takie same jak innych obiektów do zasilenia. Kolejna kwestia, którą my już żeśmy podjęli, i to wcześniej, jak już się zaczęło rozmawiać i mówić o tym, ile planujemy mieć tych samochodów elektrycznych czy punktów ładowania, operatorzy analizują swoją sieć i sprawdzają, co się będzie działo głównie w tych dużych aglomeracjach. I teraz dla nas bardzo ważne to, co się stało, to jest początek tego roku, czyli ustawa o elektromobilności. To jest coś, co przechodzimy z tej fazy dyskusji, rozmowy na pewne zlecenie zadań, obowiązków instytucji, które no, muszą stwierdzić właściwie to, gdzie te punkty ładowania mają być. Teraz jakbyście się państwo spytali, ile żeśmy podłączyli punktów ładowania, trudna odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że większość punktów ładowania, które jest przyłączane tych mniejszej mocy, one po prostu są przyłączane do sieci już istniejących wewnętrznych, udanych firm. I na przykład to, co mówimy car sharingu, ja przed chwilą tak sprawdziłem, we Wrocławiu jest rozwinięty car sharing i tam było planowane ponad 200 punktów ładowania, mocowo wychodzi około 4 MW. A teraz, szanowni państwo, się stało tak, że miasto w większości tych punktów podłącza do własnej sieci jakby wewnętrznej, czy oświetlenia, czy innej sieci, która istnieje. I my tego nie widzimy do końca, ile właściwie jest potrzeba tej mocy. I to jest pewien problem, który się ujawnił, i pytanie do nas, jak my się do tego przygotowujemy. No przygotowujemy się na tyle, na ile mamy tą informację i wiedzę. Dobrze właśnie to, co mówiłem, z ustawą się stało, że za chwilę, bo tam jest, jak dobrze pamiętam, 6 miesięcy, Dyrekcja Generalna Dróg i Autostrad Krajowych no musi zrobić plan i przewidywany, zaplanować, gdzie te punkty ładowania będą, i to jest już ten moment taki, że faktycznie wejdziemy w tą fazę takiego przygotowania się i stwierdzenia, w których miejscach będzie łatwo, a w których miejscach będzie trudno. Tak samo no, daliśmy sobie, można powiedzieć, półtora roku czy dwa lata, jeśli chodzi o duże aglomeracje. Zostawiliśmy to, można powiedzieć, biznesowi albo temu, co się będzie działo i rozwijało, gdzie będą te punkty, i dopiero później 2020 będzie ta faza weryfikacji, sprawdzenia punktów, i dopiero wchodzi operator systemu dystrybucyjnego, no i zacznie planować, budować te punkty ładowania. Więc jakby jesteśmy w takim, ja powiem tak, krótkoterminowo sieci dystrybucyjne są przygotowane. Nie ma w tym problemu. Problemy, które się pojawiają, to są problemy punktowe, takie same jak inne obiekty do przyłączenia. I jeżeli najpierw będzie pomyślane, gdzie będzie ten punkt ładowany, a dopiero ktoś się będzie zastanawiał, czy można zasilić ten punkt, no to może się zderzyć z problemem takim, że wybierze sobie miejsce, w którym się okaże, że w zależności od mocy tego punktu ładowania trzeba będzie wybudować 25 metrów linii przewodu do najbliższego złącza,
Jak będzie większej mocy, no to uważamy i boimy się, żeby to ładowanie nie wpływało mocno na innych klientów, więc mówimy, no to trzeba wybudować odrębną transformator średnie na niskie, a to już będzie 200 metrów, a jak się okaże, że ta moc będzie 150 kW, 200 i więcej, albo 500, tak jest zasilanie autobusów, no to trzeba szukać miejsca stacji średnie na niskie, przyłączenie się do linii średniego napięcia i się okazuje, że trzeba wybudować 500 metrów, kilometr linii albo i dłużej. Tak? Tutaj poprzedni panel był, tutaj była mowa o zajezdniach. Wszyscy państwo wiecie, zajezdnie autobusowe bardzo często są poza miastem, w różnych takich miejscach, gdzie już nie ma domu, a tam narastają autobusy i czekają na kolejny wyjazd. I żeby tam doprowadzić zasilanie, no to trzeba wybudować trochę tej linii. Ta linia idzie przez tereny prywatne i wchodzimy w typowe problemy, które my się zderzamy teraz czy wcześniej, dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej. Także tutaj operatorzy, i to jest ta, od strony sieci, i rzecz, która też jest ważna i to trzeba to powiedzieć, że operatorzy, żeby się przyglądać, jak reagować przy tym ładowaniu samochodów, nawet mamy pewne floty samochodów elektrycznych. Ja w Tauronie mamy kilka takich samochodów różnych dla takich osobowych, trochę można powiedzieć półtransportowe i sprawdzamy po miastach. Może być idealna sprawa, tak? Firma, która obsługuje klientów w mieście i jeździ po mieście, ewidentnie taki samochód, gdzie mogę zapakować monter, kilka liczników i jedzie na wymianę, doskonale jest samochód elektryczny. Badamy, co ile dni trzeba go ładować, ile to kosztuje i takie elementy, także tu jak od strony takiego użytkownika też operatorzy biorą w tym udział i to badają. Pozwalamy też różnym firmom, które oferują, zaczynają się pojawiać różne usługi związane z ładowaniem samochodów elektrycznych. Firmy, które mówią, że mogą tak jakby modelować, zarządzać mocą ładowania punktów. I tu też pozwalamy firmom w to wchodzić i przekazujemy pewne dane dotyczące ładowania, tak żeby faktycznie ten temat się rozwijał, bo to jest bardzo ważne dla nas też, dla operatorów, żeby no, umiejętnie zarządzać ładowaniem tych samochodów elektrycznych, zwłaszcza jeżeli ich będzie dużo. Nie mówię o tej ilości do 2020 roku, co się przewiduje, że 50 tysięcy będzie, patrząc to, co jest teraz, no to różnie można mieć na to przemyślenia, ale to jest ważne, żeby się do tego przygotować. No i później, jeżeli mówimy o tych milionach, to faktycznie to będzie przełom i wówczas to funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej musi się do takiego momentu przygotować i myślę, że się operatorzy przygotują. Dziękuję. W każdej zasadzie odpowiedzi przewijał się temat ładowania samochodów elektrycznych, więc chciałbym zapytać eksperta na tym polu, pana prezesa Kochanowskiego. Jak wygląda rozwój technologii bateryjnych w samochodach elektrycznych? Na jakim etapie obecnie jesteśmy i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? To jest akurat tendencja taka, że te ceny spadają i to radykalnie. W 2010 jeszcze kilowatogodzina to trzeba było, mówimy o bateriach litowo-jonowych, bo to głównie ta technologia jest wykorzystywana w pojazdach elektrycznych. No więc $1000 za kilowatogodzinę dzisiaj zeszło do $145. Tak jakby widzimy, jaki jest progres. I ta ceny jeszcze spadają. Jeszcze w momencie, jak już Tesla uruchomi tą giga fabrykę, to tam w 2020 kilowatogodzina ma kosztować $32-38. Więc te ceny spadają i one będą spadały, ale jakby chciałbym tutaj odczarować pewien taką i wylać kubeł zimnej wody na tych wszystkich sympatyków elektromobilności, także i na siebie. Bo otóż, proszę państwa, ja sobie taką obliczyłem, zrobił takie, no, na liczbach lubię pracować i proszę sobie wyobrazić, że jeżeli dzisiaj byśmy mieli taką szybką ładowarkę DC, która w 15 minut naładuje taki 40-kilowatogodzinowy samochód, no to nam potrzeba w ciągu 8 godzin, no to taka ładowarka naładuje 32 samochody. Z jednej ładowarki, czyli w Polsce, jeżeli byśmy chcieli te milion samochodów, to musielibyśmy mieć 31 tysięcy takich ładowarek. Plan rządowy zakłada, że ich będzie 400 do 2035. To jest, mamy już prostą odpowiedź. Poza tym proszę sobie też zwrócić uwagę, że z 400 ładowarek
naładujemy dziennie 12 800 samochodów. To mniej więcej już wiemy, więc jaka jest skala. Co dalej? Jeszcze opłacalność. Ja się tak zastanawiam nad operatorami tej infrastruktury do ładowania, bo mi wyszło, że jeżeli będzie kosztowała energia elektryczna 20 groszy za kilowatogodzinę, no to w taki 40 kilowatogodzinowy samochód, to tak mniej więcej łatwo sobie obliczyć, że to będzie tak mniej więcej około 10 zł koszt ładowania, czyli taki operator na tych 32 samochodów, które mają się w ciągu dnia ładować z tej infrastruktury, to miesięcznie zarobi mniej więcej 320 zł. Nie wiem, czy koszt doprowadzenia tam przyłącza do tej ładowarki, jeżeli trzeba byłoby ją wzmocnić, czy ten case rzeczywiście byłby taki idealny. Tak więc bez wsparcia systemowego, ten cały pomysł elektromobilności, no to kuleje. Proszę też zwrócić uwagę, i to jest takie moje odczucie, że generalnie rzecz biorąc mamy taką sytuację. W Warszawie na około 2-milionową aglomerację mamy zarejestrowanych około 1 800 000 pojazdów spalinowych. Jeżeli wszyscy chcieliby się przesiąść na elektryki, no to według szacunków OPEC, bo te uznaję za wiarygodne, bo Bloomberg mówi, że do 2030 będzie 7 milionów pojazdów elektrycznych na świecie, a OPEC mówi, że będzie ich około 2 miliony. To więc widzimy, jaka jest skala przede wszystkim na świecie też i produkcji tych samochodów. Więc nie czarujmy się, że zaleją nas samochody elektryczne, bo to nie będzie. Raczej ja bym prosił Państwa o jakby takie myślenie, że ta elektromobilność ma dokonać w nas pewną zmianę mentalności raczej tego modelu biznesowego. Chodzi o to, żebyśmy pozbywali się samochodów jako właściciele tych spalinowych. Dzięki temu będziemy zmniejszać emisje, będzie się poprawiała atmosfera, jakość powietrza, a będziemy przesiadać się na transport publiczny i tam jest przestrzeń dla tych samochodów elektrycznych i będziemy korzystać właśnie z tego współdzielenia, czyli będą się rozwijały te usługi carsharingowe. I przestrzeń dla elektromobilności to, nie ukrywajmy, to są duże aglomeracje miejskie. Pozostałych ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że gdzieś na wsiach będą ludzie jeździli samochodami elektrycznymi. Po pierwsze, musieliby je ładować rzeczywiście z tego gniazdka, a przy tej technologii ona się rozwija, no to trzeba ładować te 8-10 godzin ten samochód, oczywiście w taryfie nocnej, żeby to się jeszcze opłacało. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że też jakby regulacyjnie mamy pewne obostrzenia, bo sami Państwo wiecie, że ustawa nakłada, że obowiązek instalowania publicznej ładowarki w miejscowościach o określonej liczbie mieszkańców, w miejscowościach o określonej liczbie zarejestrowanych pojazdów na 1000 mieszkańców, to są pewne ograniczenia. Tak więc nie wszędzie będzie ta elektromobilność, raczej właśnie tak jak się powtarzam, raczej w dużych miastach. I tutaj w kontekście także i rozbudowy sieci przyłączenia do tej infrastruktury elektromobilności, to tak, po pierwsze nie mamy zdefiniowanych punktów, w których mają być. Gminy mają mieć nałożone jakieś plany, ale wiemy, że jakiś czas temu także gminy miały narzucone przygotowanie planów energetycznych zaopatrzenia w energię i ciepło i nie wszystkie gminy z tego się wywiązują, tak więc to też będzie jakiś poślizg. To jest jedna rzecz. Druga kwestia jest tego typu, że jeszcze nie oszacowaliśmy rzeczywistych kosztów budowy tej infrastruktury. Bo to nie tylko chodzi o postawienie tej ładowarki DC, no bo to ona daje komfort ładowania pojazdu, tego samochodu, tak? No nikt nie będzie stawiał samochód na placu parkingowym i czekał, aż on te 6-8 godzin się nam naładuje.
chyba że idzie do pracy i ma pod pracą taki słupek, kiedy będzie ładował. Nie wyobrażam sobie, ja mieszkam na osiedlu w Warszawie, takim bloku, gdzie jest tam 1000 mieszkańców mieszka i jest na parkingu, stoi w około tam 200-300 samochodów i że jest las kabli, gdzie się ładują te samochody. Więc to też musimy sobie mieć pewne wyobrażenie, że nie w każdym miejscu to będzie, nie każdego będzie ta elektromobilność dotyczyła. I koszty jeszcze. Proszę zwrócić uwagę, że koszt przyłączenia będzie decydujący, czyli uzyskania pozwolenia na przyłączenie tej infrastruktury. No i czas oczekiwania. Proszę zwrócić uwagę, że ktoś, kto chce być operatorem infrastruktury, musi przynajmniej 6, a tutaj jak się dowiaduje, nawet i dłużej miesięcy czekać na pozwolenie na przyłączenie tej infrastruktury. To jaki biznes chce wchodzić w taki interes, który będzie chciał czekać rok, aż ta infrastruktura zacznie na siebie pracować. Czyli co, zarabiać te 320 zł dziennie. Tak? To są pewne jakby bariery, które niektóre, nie wszyscy o tym głośno mówią. Tak więc wracając teraz do naszego korowego biznesu jako naszej organizacji, bo oprócz infrastruktury zajmujemy się magazynami energii. To jest przyszłość. Magazyny energii, ich wielofunkcyjność, ich skala, to jest też instalacja, która nie potrafi się żywić tylko z jednego modelu biznesowego i musimy uzgodnić na poziomie jakby systemowym, żeby ta technologia mogła na siebie zarabiać, to ona musi świadczyć wiele usług, więc nie można jej wykluczyć z rynku mocy, nie można jej wykluczyć z DSR-u, nie można jej wykluczyć właśnie z elektromobilności, bo ja sobie wyobrażam, że w tych punktach sieci, gdzie ta sieć po prostu przerasta kapeksowo w opłacalność instalowania infrastruktury, będzie można się opłacało bardziej postawić magazyn energii dla podparcia i wsparcia tej sieci. Jednocześnie schodzimy wtedy z mocy zamówionej, tak? Ten operator schodzi z tych kosztów stałych, ale warunek, żeby ten magazyn mógł także oprócz ładowania tych samochodów, na przykład wtedy, kiedy samochody się nie ładują, świadczyć usługi systemowe, na przykład dla operatora systemu dystrybucyjnego. Tak? I skala tych magazynów wtedy rzeczywiście byłaby dobrym rozwiązaniem dla gospodarki i także dla elektromobilności. Więc wracając jeszcze do baterii, no, liczymy na to, że zużyte baterie będą miały drugie życie i to też jakby obniży koszty w postawienia takiego magazynu i że z tych zużytych baterii będą te magazyny stawiane. Ale nadal jakby ta skala tego rynku jest wciąż za mała, żebyśmy mogli mówić o tym, że zauważymy jakieś odczuwalne zmiany. Więc proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj koncerny motoryzacyjne, które są głównym motorem napędowym światowych gospodarek, dopiero planują wdrażanie pojazdów elektrycznych do swojej produkcji. Owszem, i to jest proces, tam Volkswagen planuje, że będzie 1 000 000 pojazdów elektrycznych produkował rocznie. No ale to jest 1 000 000, to jest... To też jest kropla w skali potrzeb całego rynku motoryzacyjnego na świecie. Dziękuję. Tak a propos właśnie drugiego życia baterii i w ogóle baterii do samochodów elektrycznych, chciałbym zapytać pana profesora Kijińskiego, jak wygląda ta kwestia z punktu widzenia środowiskowego? Jak te baterie są odbierane przez właśnie przemysł? Czy one są szkodliwe do środowiska i co z nimi robić potem, kiedy już wypadną z obiegu? Odpowiem pod warunkiem, że pozwoli mi pan powiedzieć kilka zdań na temat elektromobilności. Jeszcze. Proszę bardzo. Ale zacznę od tych baterii. No oczywiście to zależy, jakie to będą baterie. Czy to będą baterie litowe, czy to będą akumulatory ołowiowe, jakie w tej chwili używamy. Trzeba powiedzieć, że ten problem nawet w Polsce, w Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy oczywiście z biznesem jest rozwiązywany no, w sposób, myślę, awangardowy i skuteczny. To znaczy możemy oczekiwać, że tutaj...
przerwę na chwilę, bo chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie niedaleko stąd w Wąbrzeźnie urodził się laureat Nagrody Nobla Ernst. On miał takie ulubione powiedzenie, ja je zacytuję, ze względu na to, że jest tu bardzo wielu energetyków na sali, a to, o czym mówimy, się wiąże z tym, co za chwilę powiem. Mianowicie Ernst mówił tak. Pierwszą zasadę termodynamiki sformułowali Clausius, Helmholtz i Mayer. Drugą zasadę Julie Thomson. Trzecią zasadę termodynamiki sformułowałem ja. Wobec tego należy sądzić, biorąc pod uwagę liczebność zespołów, które opracowywały te zasady, czwarta zasada termodynamiki nie istnieje. Otóż, proszę Państwa, w ruchach going green, w całej tej współczesnej ochronie środowiska, która jest sterowana przez polityków, urzędników głównie, natomiast podstawy jej, te takie formalno-naukowe, są słabe, powiedzmy sobie szczerze. Ignorowana jest takie oczekiwanie, że pojawi się specjalnie dla tego pójścia w zielone czwarta zasada, natomiast ignoruje się podstawową drugą zasadę termodynamiki, która mówi, że każdy proces ze względu na to, że nie jest odwracalny, ma swoją sprawność. Ta sprawność dotyczy wszystkich tych maszyn, o których tutaj mówimy, maszyn elektrycznych, maszyn cieplnych. Ta sprawność również dotyczy ruchów ekonomicznych, ale również dotyczy tego, o czym w tej chwili mówimy, co jest absolutną utopią, mianowicie gospodarka o obiegu zamkniętym. Proszę Państwa, oczywiście wycinkowo jest możliwość odzyskiwania, ale pytanie zawsze ile razy. To dotyczy również tego odzysku zarówno materiałów, jak i powiedzmy odbudowy stosu baterii, bo w wielu miejscach powiedzmy nie będzie jedna bateria, będą całe stosy, bo to chodzi o pojemność mocy. No to tutaj możemy powiedzieć, będą 3 cykle, 4 cykle, ale potem się pojawi konieczność tworzenia nowych. Wobec tego tutaj też nie było mowy o tym. Mnie się bardzo podobał głos, bardzo trzeźwy, racjonalny prezesa, który przede mną mówił. Ja się podpisuję oboma rękami pod tym, co zostało powiedziane. Natomiast no, tutaj trzeba również pamiętać, że bateria ma swoją sprawność w trakcie użytkowania i że to nie jest tak jak silnik diesla, który w Polsce potrafi przejechać 100 000 milionów kilometrów i jeszcze go będą tam ratowali. Natomiast jeżeli chodzi o współczesne baterie, no to wygląda to różnie. A poza tym trzeba powiedzieć, że litu na świecie nie ma za dużo. Natomiast jeżeli Pan pozwoli, bo ja się może przedstawię, ja jestem od 16 lat prezesem Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, która skupia największych producentów wodoru w Polsce, ale też skupiała ośrodki badawcze zajmujące się ogniwami paliwowymi wysoko-niskotemperaturowymi i strategiami wprowadzenia tych produktów na rynek. Ja z zawodu no, zajmuję się strategiami rozwojowymi i produktów, i branż. I z tego tytułu mam obowiązek patrzeć na pewne zagadnienia z wielu stron, nie tylko z jednego punktu, powiedzmy, samego produktu, tylko otoczenia. I muszę powiedzieć tak, jestem ogromnym zwolennikiem wprowadzenia elektromobilności, czy tej elektromobilności bezpośredniej, czy wodorowej, no bo wodór w ogniwie, czy powiedzmy wodór uzyskany z elektrolizy, to też jest elektromobilność ze wszystkimi wadami i zaletami, ale tak jak to zostało powiedziane, pamiętajmy, to jest transport miejski, to jest przede wszystkim ta komunikacja zbiorowa, tak to nazywamy, no i powiedzmy tutaj te samochody, trzymam kciuki za pana prezesa, żeby one stały, były dostępne. Natomiast no, mówiliśmy tutaj o tym, jak będziemy jeździć na trasie, to same względy bezpieczeństwa, poza tym życie ludzkie jest krótkie, nie mamy czasu, żeby takim samochodem jeździć i żeby jeździć bezpiecznie, bo gęstość mocy jest za mała. Natomiast mówimy o tym, że świat idzie w tym kierunku. Chciałbym przypomnieć, że Chiny będą intensywnie inwestować w elektryczne pojazdy. Dlaczego? Dlatego, że nie mają ropy. Natomiast są największym posiadaczem zasobów węgla na świecie i tego węgla mają chyba na 1000 lat.
I ten węgiel musi znaleźć ujście, bo pamiętajmy, z czego my ten prąd robimy. Nie z tej zapory na Jankce, tylko z tego węgla. Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę, że w tej chwili w Arabii Saudyjskiej zostały zbudowane ogromne moce przerobowe ropy naftowej. To są miliardy ton rocznie. Gaz i ropa łupkowa w Stanach Zjednoczonych to też są inwestycje, które są na miliony ton. Ja się nie zgadzam, że światem sterują motoryzacyjne koncerny. Steruje ropa. 40 lat temu, jak się brałem za te prognozy, mówiono, że ropy wystarczy na 40 lat. Minęło 40 lat, mówi się o dalszych 40. Proszę pamiętać o tym, że nikt nie buduje takich wielkich instalacji, takich wielkich inwestycji, żeby dać się wyprzeć z rynku alternatywnym paliwom typu, no powiedzmy, wodoru. Chociaż ja jestem głębokim zwolennikiem tego, żeby ten wodór szedł. Myślę, że musimy mieć tego świadomość, to będzie ogromna konkurencja. Musimy mieć świadomość, że silnik diesla, chociaż jest maszyną cieplną bardzo kiepską, jeśli chodzi o tą termodynamikę, bo połowa energii idzie na jego ogrzanie, to jednak jeżeli zmienimy tam paliwo i będziemy palić na przykład eterem dimetylowym, no to wtedy większość tych zagrożeń, o których mówimy nawet w miastach, przestanie istnieć. Druga sprawa to jest to, że wodór można wprowadzać jako paliwo do maszyn cieplnych i silniki bezpośredniego spalania. To jest przedmiot zainteresowania tych wszystkich literów motoryzacyjnych, Toyoty, Mitsubishi, Volkswagena, BMW i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, nie oczekujmy tego, że bardzo szybko damy sobie spokój z silnikami, czy to benzynowymi, tymi, gdzie się już ciśnienie podnosi bardzo wysoko, czy z silnikami, które są silnikami wysokoprężnymi z natury. No to tyle, jeżeli chodzi o to, co tutaj chciałbym powiedzieć, przekazać. To wątków było naprawdę dużo, starczyłoby na osobny panel. Na pewno. Ale wspomniał Pan o wodorze i to właśnie trochę umyka uwadze, że wodór też może być właśnie wykorzystywany w elektromobilności. I tutaj chciałbym skierować pytanie do Pana posła Piotra Cieślińskiego. Komisja, której jest Pan przewodniczący, ostatnio zajmowała się właśnie użyciem wodoru w polskiej elektromobilności. Chciałbym zapytać, jak Pan ocenia perspektywy i szanse z tym związane? Tak jest. Ja, drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że akurat Pan Profesor wprowadził nas w temat wodoru i nie będę jedynym, który przy całej zalecie samochodów stricte elektrycznych czuję potrzebę, abyśmy płynnie przy szeroko rozumianej elektromobilności z tych właśnie pojazdów przeszli do pojazdów napędzanych wodorem, albowiem w mojej ocenie to jest właśnie przyszłość de facto i w porównaniu właśnie z wspomnianymi elektrykami, no jak wiemy, szybkość ładowania chociażby jest porównywalna, o ile nie taka sama, jeśli chodzi o silniki spalinowe. No, ilość kilometrów, jakie możemy przejechać, dużo większa aniżeli u elektryków, więc są tu same tylko i wyłącznie zalety. Możemy też się pochwalić, przecież jesteśmy na dobrą sprawę piątym na świecie producentem wodoru, więc to też jest bardzo istotna kwestia. Węgla mamy bardzo dużo. Możemy z niego uzyskiwać w procesie gazyfikacji również wodór. Jest masę innych technologii opracowanych, 16 lat doświadczeń i przewodnictwo pana profesora ma tu ogromne pewnie znaczenie i ogromny wkład w tąże dziedzinę. Potrzebujemy niemniej jednak regulacji prawnych, które jak najszybciej pozwolą na to, abyśmy, jeszcze raz powtórzę, płynnie przeszli z elektryków na wodorowe ogniwa paliwowe zastosowane w naszych pojazdach. Warto wspomnieć, no, będąc w Trójmieście, że 14 czy 4 chyba kwietnia została podpisany list intencyjny pomiędzy grupą LOTOS a miastem Gdynia.
na dostarczanie właśnie wodoru do autobusów napędzanych ze silnikami, z ogniwami paliwowymi, wodorowymi właśnie. Także myślę, że to jest dobry krok w stronę właśnie wodoru. Powstał również klaster wodorowy, więc to nie jest tak odległa przyszłość, jakby nam się wydawało. My podczas naszych prac w podkomisji, podczas naszego ostatniego spotkania 12 kwietnia rozważaliśmy, jak daleko jesteśmy od wodoru. Oczywiście takie kraje jak Japonia, takie kraje jak Stany Zjednoczone, czy nie tak odległe Niemcy już od dawna o tych technologiach myślą, wprowadzają je i je stosują z powodzeniem. Już niebawem w samej Japonii będzie chyba około 160 stacji ładowania, jeśli chodzi o wodór. Także myślę, że tutaj powinniśmy się de facto skupić na tym, żebyśmy, owszem, w tej chwili jest ustawa o elektromobilności, niebawem już szykuje się jej pewnie nowelizacja, myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale to jest naturalna sytuacja, że trzeba reagować wtedy, kiedy na bieżąco i wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Kończą się prace i chyba już trafiły nawet do laski marszałkowskiej projekt ustawy związany z funduszem niskoemisyjnym. Także te wszystkie regulacje, te programy wsparcia, one są bardzo ważne. Zgadzam się z panią prezes, że w dalszym ciągu dość małe, dość mało znaczące i dla szybkiego, dynamicznego rozwoju elektromobilności wciąż jeszcze małe. W ustawie o elektromobilności mówimy o 6 tysiącach stacji ładowania, tymczasem opracowania mówią o tym, iż już w 2020 roku będziemy potrzebowali ich 127. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku 6 tysięcy mówimy o tych szybkich stacjach ładowania, 127 to są razem wzięte. Mówi się też o roku 2025, gdzie będziemy potrzebowali tak jak aut elektrycznych, które mają poruszać się na naszej drodze, również 1 000 000 stacji ładowania razem wziętych. Więc to są bardzo, bardzo ambitne plany. Podkomisja powstała po to, aby pomóc w realizacji tych planów. Też myślę, że warto wspomnieć o tym i podać przykład takiego pozytywnego wsparcia, kiedy to były prowadzone konsultacje społeczne i prace nad ustawą o elektromobilności. Również zabiegaliśmy o to, aby właśnie zapisy dotyczące wodoru również się tam znalazły. Co prawda w znikomej albo tylko zostało to zasugerowane, czy też zdefiniowane została definicja podjęta o wodorze, ale to już coś. Nie jest łatwo przekonywać rządzących do tego, żebyśmy jeszcze szybciej, jeszcze więcej, bo wiadomo, że wiąże się to z konkretnymi finansami i to jest zawsze wielka bolączka. No niemniej jednak wyrażam ogromną nadzieję i też determinację w pracach podkomisji, abyśmy w tym naszym pędzie za elektromobilnością, w tym wielkim planie również nie przespali tej szansy, jaką jest wodór. Ja deklaruję, iż akurat w tej kwestii nie pozostaniemy obojętni i wszelkie prace z tym związane, ale wszelkie też inicjatywy, które też będą trafiały do podkomisji, nie pozostaną bez echa. Nie powinniśmy się też chyba, pomimo tych naszych wielkich osiągnięć, jeśli chodzi o tematykę wodorową, zamykać na ewentualny transfer tych technologii z krajów, które już dobrze się mają, jeśli chodzi o te właśnie technologie. Oczywiście no, z jak największą korzyścią
aby się to odbywało dla nas, ale nie powinniśmy się absolutnie zamykać na takie możliwości, bo zawsze jest tak, że jeśli coś się prześpi, to już trudno to nadgonić i już nawet wszelkie dodatkowe regulacje prawne, czy też środki finansowe już niestety temu nie pomogą. Dziękuję. Tu ja widzę, że mamy jeszcze jakieś głosy. Ja chciałem dodać, jeżeli mogę. Otóż Polska Izba Magazynowania Energii oprócz magazynowania energii elektrycznej jeszcze zajmuje się magazynowaniem ciepła, chłodu i wodoru. I tutaj w obszarze właśnie wodoru, jeżeli mówimy o tym wątku, to widzimy rzeczywiście na skalę Polski większe możliwości jakby gospodarczego wykorzystania tego gazu. No, trochę nas zdziwiło na poziomie, bo też braliśmy udział w konsultacjach tej ustawy o elektromobilności paliwach alternatywnych, że tam wodór został potraktowany po macoszemu, tym bardziej, że polskie koncerny paliwowe wykorzystują w znacznej ilości, są producentami i wykorzystują wodór do swoich procesów technologicznych, tak więc wpychanie ich w obszar elektromobilności, czyli de facto w baterie, czyli nie w ich korowy biznes, to trochę to budzi zdziwienie. Ale coś się tam zaczyna dziać, bo NCBR nawet i finansuje za 35 milionów taki program badawczo-wdrożeniowy, jeżeli chodzi o instalację magazynowania wodoru. Tak, mobilną. Praktycznie, że to jest, no jest jakiś taki ciekawy krok, chociaż już jakby instalacje magazynowania wodoru są dostępne, te technologie na świecie i tam koła się nie wymyśli. To więc jedna rzecz, ale my jako organizacja i nasi partnerzy w naszej organizacji myślimy o tym wodorze bardzo poważnie i w jednym z klastrów energii w południowo-zachodniej Polsce chcemy wybudować taką instalację produkcji wodoru w oparciu o już istniejącą farmę wiatrową, gdzie ten wodór będzie wykorzystywany w dużej części jako gaz technologiczny dla miejscowego odbiorcy energii przemysłowego, a w drugiej części chcemy go wykorzystać do autobusów miejskich, czyli właśnie ten element elektromobilności się tam pojawi. I rzeczywiście tutaj te instalacje produkcji wodoru w Polsce mają sens w kontekście rozwoju źródeł wytwórczych OZE-owych. I tutaj zarówno jakby technologia magazynowania energii w oparciu o baterie i ta produkcja wodoru z tego OZE, to by się jakoś tam fajnie dopinało. Należałoby o tym myśleć systemowo i te takie instalacje wspierać, czy w postaci na przykład jakichś sektorowych programów, czy też w postaci aukcji, czy też w inny sposób. My jako organizacja myślimy w ogóle i przygotujemy taką propozycję wspierania technologii magazynowania energii. Nazywamy to 200 plus M, czyli 200 megawatowy blok węglowy plus magazyn energii, bo uważamy, że taki magazyn energii powinien uelastycznić pracę tych bloków energetycznych w kontekście ich rewitalizacji, w kontekście rynku mocy, gdzie są pewne oczekiwania, prawda, pracy tych bloków, więc takie magazyny miałyby rację bytu. I taki program też przygotujemy, jeżeli chodzi o wsparcie OZE, czyli OZE plus M, czyli instalacje OZE-owe plus magazyny energii, które też powinny, czy w postaci grantów, czy w postaci innych ułatwień, na przykład legislacyjnych związanych z tym, że schodzimy z tych barier, na przykład lokalizacji źródeł na przykład wiatrowych, pod warunkiem, że tam postawimy przy tym źródle magazyn energii, a wiemy, jak on doskonale wpływa na pracę takiego źródła, stabilizuje jego pracę. Przy tej okazji zawsze tą pojemność magazynową można będzie wykorzystać także na potrzeby elektromobilności. Ja tutaj jeszcze chciałbym bardzo, niestety troszeczkę już wypadamy z czasu. To ja tylko dodam jedną rzecz, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o elektromobilności.
Tam jest taki zapis w artykule bodajże 40 chyba trzecim dotyczący zasady TPA, jeżeli chodzi o instalację magazynowania energii. Tam wiem, że teraz jest, chce się to uciąć. Moim zdaniem niepotrzebnie, chociaż można byłoby wprowadzić, zawsze utrzymać tą zasadę dla instalacji magazynowych powyżej 1 MW. I wtedy to miałoby sens, bo te takie duże magazyny, prawda, pracujące przy sieci, jako część infrastruktury sieciowej, tam ta zasada TPA mogłaby funkcjonować. Dla mniejszych magazynów, które pracują przy infrastrukturze elektromobilności, rzeczywiście to by wprowadzało pewne utrudnienia, jeżeli chodzi o koszty inwestycji. Dziękuję. I ostatnie pytanie panelu. Chciałbym skierować do pana Adama Stępnia, z dyrektora generalnego Krajowej Izby Biopaliw. I chciałbym zapytać, czy elektromobilność nie jest właśnie takim naturalnym konkurentem dla biopaliw? Jak wygląda relacja pomiędzy tymi segmentami? Dzień dobry państwu. Znaczy ja odwrócę to pytanie, bo zadaje pan pytanie jednak do przedstawiciela branży biopaliw, a nie elektromobilności. Natomiast ja myślę, że tyle istotnych informacji, faktów, które tutaj dzisiaj usłyszeliśmy od moich znakomitych poprzedników, potwierdza, że potrzebna jest synergia i raczej hasło w stylu wszyscy na pokład, aniżeli konkurencja. Ja tej konkurencji absolutnie tutaj nie widzę, bo pan prezes przytoczył kilka istotnych danych, również pan profesor. W skali faktycznie Warszawy i Berlina, Berlin zdecydowanie gorzej się plasuje, jeżeli chodzi o liczbę pojazdów na 1000 mieszkańców, natomiast jeżeli chodzi o Polskę, czy gorzej w sensie bardziej, tak, jest to ponad 300 w Warszawie, tak jak pan prezes powiedział, ponad 700, natomiast generalnie samochodów spalinowych na 1000 mieszkańców mamy prawie tyle samo, co w Niemczech, troszeczkę tylko mniej. I też tutaj pani prezes wspomniała, że ta rewolucja, znaczy nie należy się spodziewać raczej rewolucja ewolucji. W ten sposób to branża widzi, bo też mam ten komfort, że tutaj faktycznie panel przebiega z bardzo, bardzo wysokim C, bo mówimy o ogromnej przyszłości, natomiast reprezentuję branżę, która produkuje w Polsce już ponad 1 000 000 ton paliw alternatywnych. Biopaliwo to ponad, to około 6% energii zużywanej w transporcie, więc takie dyskusje są potrzebne po to, abyśmy w jakiś sposób wzmogli tą dywersyfikację, bo wciąż jednak ropa rządzi, tak, której nie mamy, na którą wydajemy ponad 5% PKB. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, co stało u podstaw rozwoju branży biopaliw, czyli polityka klimatyczno-energetyczna, czyli odnawialne źródła energii, no to mamy wiele do zrobienia i też nie sądzę, że dobrze jest sprowadzać pojęcie elektromobilności tylko wyłącznie do samochodów elektrycznych, w szczególności biorąc pod uwagę to, co już mamy obecnie w polskiej legislacji. Jeżeli pan zobaczy, jaki mamy cel na rok 2020, czyli 10% energii odnawialnej w transporcie, to 1,5% zostanie zrealizowane energią elektryczną zużytą przez kolej. No, problemem jest oczywiście sztuczne kwalifikowanie pewnej części energii w postaci tzw. mechanizmów wielokrotnego naliczania. To jest problem właśnie dla takich firm jak pana prezesa, ponieważ to będzie naturalna konkurencja, jeżeli mówimy o jakimś realizacji jakichkolwiek targetów, to będzie się to odbywać po najmniejszej linii oporu, więc jeżeli mówimy o konkurencji, to raczej bym tu wyszukiwał pomiędzy innymi źródłami, natomiast no, biopaliwa są częścią tego wielkiego systemu pod tytułem odchodzimy od ropy, nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej i nie tylko. Z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, fajnie tutaj pan poseł wskazał na wiele fajnych przykładów, że można korzystać z tego, co z dobrodziejstw, które zrealizowane gdzieś poza naszymi krajami. Dam tylko przykład Wielkiej Brytanii, która dosłownie w piątek podjęła decyzję, że wzrasta poziom biopaliw z 4,75 obecnie do 12,4 w 32. I pomimo tego rozwoju elektromobilności, odchodzenia, zamykania stref na silniki spalinowe w dużych miastach, no nie odejdziemy szybko od paliw płynnych, bo to jest, myślę, że ta kwestia konwersji. Oczywiście no, duży wkład OZE, jeśli chodzi o Unię Europejską. Poza nią ta kwestia Chin to jest raczej właśnie możliwość wykorzystania własnych źródeł w postaci węgla i to jest, myślę, dramat, tak konkludując, że motorem napędowym do tych zmian jest tylko dywersyfikacja źródeł kopalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję za państwa czas i przedstawione uwagi. Szanowni państwo, mam nadzieję, że nasz panel rzucił trochę światła na to, jak szeroką sprawą jest elektromobilność, jak wielu mniejszych branż dotyczy. Dziękuję za państwa obecność i zapraszam teraz na chyba krótką przerwę. Dziękuję bardzo. Proszę pani.